Co powiesz naszym aktywistom? Jak, czy ich nastawienie do polityków, nowych polityków, nowych posłów powinno się zmienić? Czy w porównaniu do tego, co było poprzednio? Pierwsze, mam wrażenie, że jest lepsza sytuacja, dlatego że w poprzedniej kadencji było 3 posłów, którzy się zaangażowali w taki kontakt z tymi ludźmi, którzy stali na ulicach. Pewnie teraz jest 53, a może 103, trzeba to sobie zdiagnozować. Ale po pierwsze, wywołać presję na polityków. Cały czas ich pytać, no okej, wybraliśmy was, no teraz odpowiedzcie nam, co zamierzacie dalej robić. Rozpocząłbym od prostej rzeczy, a mianowicie od tego, że oczekujemy i określamy kryteria, jakimi powinni politycy się poruszać, wybierając kogoś na marszałka Senatu. To ważna, strategiczna postać. To musi być postać silna osobowość. To musi być postać, która w mediach potrafi zabierać głos i mieć charakter, który nas będzie pociągał. Ja uważam, że marszałek Senatu być może będzie ważniejszy niż jeden lider partii opozycyjnych, dlatego że tam będą największe spory. Więc nie bez znaczenia, czy to będzie postać, która jest typem lidera, czy to też będzie nudziarz, który nas będzie usypiał. Ja uważam, że to musi być osoba o temperamencie polityka, znakomicie komunikująca się ze społeczeństwem, z łatwością, że tak powiem, budującą napięcie i polityczne emocje, a jednocześnie powiedziałbym, że to musi być pokolenie młodsze, że to musi być ktoś z tego pokolenia, które wchodzi do polityki, że to musi być taki łącznik z tym pokoleniem 40-latków, 30-latków, dlatego że to jest ta grupa, która musi mieć w polskiej polityce swoich reprezentantów, bo tylko wtedy uwierzą, że warto się zaangażować w politykę. To jest druga ważna rzecz, mianowicie już wszyscy pędzimy, pytamy, a może Kasia, a może Janek, kto wystartuje na prezydenta? Ja mogę wystartować na prezydenta, w ogóle nie ma najmniejszego problemu. W pakiecie jest moja żona Magda, inteligentna, bystra, politycznie myśląca osoba. Proszę bardzo, mogę wystartować na prezydenta. No być może warto zadać pytanie, a co to oznacza prezydent w dzisiejszych czasach? Kto takie kryteria spełnia? Ja uważam, że bardzo wysoko poprzeczkę zawiesił Donald Tusk, o którym mówiłeś, rycerz na białym koniu. No, że to jest ktoś taki, który jakby zdecydował się na kandydowanie na prezydenta, to my, społeczeństwo, jesteśmy tym mocno zainteresowani. Nie Tusk, my jesteśmy tym zainteresowani, dlatego że to jest człowiek, który jakby skraca dystans, ten rów, który wykopał Kaczyński, ta niechęć do polskiej polityki gwałtownie zasypa kogoś takiego, kto jest wiarygodny, a takim wiarygodnym politykiem o europejskiej klasie jest Donald Tusk. To jest gość, który ma otwarte drzwi do wszystkich możnych tego świata. To jest gość, który potrafi rozmawiać nie tylko z europejskimi przywództwami, ale się zaś przywódcami, ale także ze światowymi przywódcami. To jest człowiek, który potrafił sobie zjednać społeczeństwo, więc ma łatwość przekazu w Europie, ale także jest bardzo słyszalnym głosem w Polsce. To nikt nie potrafi się tak dobrze komunikować jak on. Więcej, no to jest ten prezydent, który będzie musiał być w twardym kontakcie, szorstkim kontakcie z liderem partii politycznej, jakim jest Jarosław Kaczyński, czy z polskim rządem. Ale to też musi być polityk, który ma świadomość, że jak zostanie prezydentem, jest prezydentem państwa, w którym łamie się konstytucję i państwo prawa. I nie może powiedzieć, to koledzy, nie ja. Dochodzimy do takiego trudnego momentu, żeby zapytać, no, kto miałby legitymację wskazać tego kandydata, tak? No, jeżeli go wskaże Schetyna, no to jest ten zły Schetyna, ten co przegrał, to bardzo źle. No może jednak te proponowane przez Pawła Kasprzaka prawybory. Znaczy ja bym powiedział tak, no po pierwsze to ważne, żeby Tusk miał świadomość, że on jest tutaj oczekiwany, bo na razie słyszę takie głosy, no ale ten Tusk musi się zdecydować, no bo właśnie to on musi przyjść i powiedzieć, ja chcę, prawda, no on jest w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż ja. Sobie mogę zażartować, że w pakiecie daje Magdę, on ma stabilną pracę w Europie Zachodniej, nie musi. No czy to jest tak, że jesteś przekonany, że Schetyna z przyjemnością postawiłby na Donalda Tuska? Bo ja nie, bo to jest polska zawiść. Czy jesteś przekonany, że PSL tak chętnie postawiłby na Tuska? Nie, dlatego że politycy mówią, nie, wystawmy różnych kandydatów,
Zrealizujmy marzenia i ambicje naszych liderów. Rozegrajmy swój własny mecz. Swój własny mecz, tak. No właśnie meczyk rozegrajmy. Otóż my, wyborcy, powinniśmy powiedzieć, gówno nas to obchodzi. Macie pensję, macie immunitet, pokrywamy wasze koszty. Chcę mieć jednego kandydata, który w pierwszej turze ale jak, koniec kropka. Dobrze, ale presja. Ale jak tą presję zrobić, skoro my sami... Presja, gadać. Presja, wymuszać na politykach. No jednak dzięki tej presji mieliśmy jeden komitet do Parlamentu Europejskiego. Słabo później zarządzaną kampanię wyborczą, ale jeden. I to nie było tak, że wpadł na to polityk, tylko to była presja ulicy. No dobrze, presja byłem chyba jedynym, który nazwał tych trzech liderów zdrajcami z tego powodu, że z tego pakietu zrezygnowali. Presja. Nie dogadali się na wybór do Parlamentu Krajowego. Okej, okay, bo małe gierki zdecydowały o tym. Otóż mnie się wydaje, że dzisiaj potrzebna jest presja. Póki posłowie pamiętają, że ten mandat pochodzi z wyboru. I dobrze, że oni mają reprezentować nasze interesy. I o jakiej presji mówisz? Mamy stanąć jutro pod siedzibami PO z transparentami żądając Tuska? To jest taka presja, która powinna być w mediach i to widać, że moje pokolenie, starsze pokolenie ma świadomość, że ten prezydent to będzie bardzo, to jest trudniejszy wybór niż marszałka i że właściwie mamy jedynego gościa, który spełnia te wszystkie kryteria. On się nazywa Tusk. Ja pamiętam o różnych rzeczach Tuska. Pamiętam, ale nie jestem pamiętliwy. I uważam, że z punktu widzenia polskiego obywatela, no to jest ktoś, kogo ja z przyjemnością bym zaprosił, żeby zechciał wziąć udział w tym wyścigu. Presja polega na tym, że być może trzeba namówić trzech prezydentów, którzy by mieli odwagę zaapelować do Pawła Kasprzaka. A może warto by było, żeby ci trzej prezydenci nie w liście, tylko może udaliby się do Brukseli i próbowali przekonać Donalda Tuska, żeby on zechciał zaryzykować i stanął do takich prawyborów. Bo ja uważam, że powinny odbyć się prawybory, ale nie w taki sposób, w jaki myśli się potocznie, że na końcu będą ludzie będziemy oddawali głosy, tylko takie prawybory, jak są w Stanach Zjednoczonych, że powinny być konwencje, powinny być debaty i później bardzo profesjonalne badania, które pozwolą nam wyłonić na tego kandydata, na którego postawimy. Nie ambicje i członkowie partii politycznych, nie że tak powiem głos rzucony na wiecu do urny, tylko bardzo profesjonalne badania i tak we wszystkich krajach cywilizowanych odbywają się prawowybory. Jasne, czytelne, że tak powiem, zbadanie elektoratów i powiedzenie nam lepiej ciągnie Kasia, a nie Donald. I wtedy jestem przekonany, że właśnie Donald Tusk ma tą świadomość i dlatego powiedział, jeśli ktoś będzie lepszy ode mnie i będzie sięgał po szerszy elektorat, to ja się nie obrażę. Czyli prawybory są potrzebne. Prawybory, ale powtarzam raz jeszcze, czyli prawybory w stylu konwencji amerykańskich, plus badania socjologiczne, które podejmują decyzje i mówią, ten kandydat ma największe szanse. Czyli, ale uważasz, że Kasprzak ma rację, mówiąc, że potrzebny jest ruch społeczny, który tę presję na polityków wywrze. Kasprzak ma rację od lat. Od lat. I od lat ilu was? Raz. No jest takie słynne powiedzenie w sensie stanu wojennego. No dylemat polega na tym, że ten Paweł co raz miał buławę marszałka i co rusz ją gubił. Więc prawdę powiedziawszy, ma rację. No tylko coś z tą racją trzeba zrobić. Ja patrzę spokojnie. Ja jestem przekonany, że w tej chwili, że tak powiem, jest silna presja tych młodszego pokolenia i za chwilę ani Kasprzak, ani Frasyniuk nie będzie potrzebny. No może będziemy potrzebni, żeby tym młodym ludziom powiedzieć, że wartości w polityce to są niezwykle ważne rzeczy, że bez tych wartości nie będzie dobrej oferty programowej i bez tych wartości tak naprawdę nie będzie profesjonalnej polityki. Ale ja jestem przekonany, że to, co Donald Tusk kiedyś mówił na nie pamiętam którym uniwersytecie i gazety napisał, o Boże, jakie to było nudne, to on mówił o problemach, którymi żyje Unia Europejska. I mówił nam, edukując, że to są sprawy, o których warto myśleć. Ja jestem przekonany, że za chwilę powstanie bardzo silna partia ekologiczna i jak Platforma nie zmieni przywództwa i nie zmieni swojego obrazu, nie postawi na zmianę pokoleń, to pojawi się przestrzeń dla takiej centrowej partii, która że tak powiem, gdzieś jest, gdzieś już jest. Odwrócę problem.
mówisz o edukacji, o tej potrzebie edukacji. My gadamy, ale to są dwa pokolenia, trzy, a może bunt, a nie edukacja, bo może najlepszą formą edukacji jest bunt. Słusznie. No to reprezentujemy polską szkołę, że na każdej kostce brukowej rodzi się bohater. To prawda. Dopóki nie przyjdzie zomowiec z pałą. I wtedy okazuje się, że jakoś bohaterskim narodem nie jesteśmy i że naprawdę wszystkie te demonstracje pokazują, że także w tym młodszym pokoleniu jest taka potrzeba cierpienia. Ilość opowiadań na tych wiecach w następnych latach, kombatanctwa, które się stworzyło, było przerażające. Nie wiem, czy zauważyłeś, że ja już od 2 lat nie zabieram głosu na manifestacjach, bo szczerze powiedziawszy, uważam to za taką stratę czasu. I o ile sam miałem pretensje do swojego środowiska za kombatanctwo, no to kombatanctwo się narodziło w moim środowisku po 10 latach, a tu po roku. Opowiadaliśmy sobie, jak byliśmy bohaterscy, jaką cenę zapłaciliśmy za to bohaterstwo. Bo skoro ulica nie zmieniła rzeczywistości otaczającej, a klucz, magiczny kluczek do zmiany i zmiany mają partie polityczne, to może poradzić ludziom, żeby na przykład weszli do Platformy i zmienili Platformę od zewu. To ja w ogóle jestem zwolennikiem, żeby, że tak powiem, nie budować nowych partii, tylko przejmować te, które są. Tym bardziej, że mają bardzo sprawne i duże finansowane. Ja naprawdę uważam, że to jest tak, że my dość niechętnie, że tak powiem, interesujemy się polityką. Natomiast trzeba wchodzić w te partie. No to odsetki, które pokazują, że generalnie ile tam w Polsce przynależność do partii jest 5-krotnie niższa niż na Zachodzie. Tak? Jesteśmy na dnie Europy, jeżeli chodzi właśnie o aktywizm taki partyjny wręcz. To prawda, to szczerze. Chociaż one są passe wszędzie, tak? Różnica polega na tym, że partie na Zachodzie bardzo sprawnie sięgają po te ruchy obywatelskie i bardzo sprawnie z nimi, że tak powiem, komunikują się, prowadzą debaty i przez to budują taki stan, wiarygodność. Taką wiarygodność, ale taki stan też komunikacji i budują zaplecze na kampanię wyborczą. Ja jestem przekonany, że w wielu partiach, a powiem o największej partii, już nawet nie ma wolontariatu, bo jak poseł nie ma swoich własnych kolegów, to moim zdaniem nie ma szans na wygranie kampanii wyborczej. To są małe, kadrowe partie, w których większość tych ludzi i tak wie, że jak wygra, to zostanie ministrem, więc się nie będzie starał. I dlatego mam wrażenie, że to ważne jest, żeby edukować społeczeństwo i żeby, jak chcemy być jak Rambo 7 po polsku, nie trzeba rzucać kamieniami, trzeba pójść i skreślić, ale skreślić z namysłem, znaleźć na liście ludzi, którzy reprezentują ten mój sposób myślenia, którzy zwiększają szansę, że za 4 lata będę mógł powiedzieć, tym razem naprawdę głosuję nie tylko za Kowalskim, ale za formacją, w której ten Kowalski jest. A ja mam wrażenie, że my żyjemy w takiej głębokim przekonaniu, to czytam w komentarzach, że Kitawa Błońska dostała 400 tysięcy głosów. Jakby tam, ale znam jakieś porywające zdanie, które by uzasadniło, że 400 tysięcy Polaków zerwało się, żeby zagłosować. Nie było takiego zdania. Za 400 tysięcy warszawiaków zagłosowało przeciwko Kaczyńskiemu, żeby nie było cienia wątpliwości. Więcej, błąd Schetyny polega na tym, że on by w Warszawie został 300 tysięcy. W normalnym kraju przeciętny obywatel idzie na wybory raz na 4 lata i skreśla tej nazwisko przy tym nazwisku, na które wskazała partia, tak? Bo tej partii ufa. I nie musi się interesować specjalnie polityką, prawda? To nieprawda. Nie? To jest kompletnie nieprawda. To pokazuje, jak jesteśmy zamkniętym społeczeństwem. Otóż ja w biznesie rozmawiam ze swoimi partnerami i się pytam, na kogo oni głosują. I jak ich się pytam, a dlaczego? To mówią, bo taka jest tradycja w mojej rodzinie. Otóż my tej tradycji nie mamy. My tej tradycji nie mamy. I tak ważna jest edukacja, i tak ważne są organizacje pozarządowe, i tak ważne są ruchy obywatelskie, które powinny, że tak powiem, przez 4 lata monitorować to, co się dzieje w naszej Radzie Gminnej, w naszym parlamencie. Odpytywać polityków, a co, Kaziu, zrobiłeś dla nas? A nad czym się zastanawiacie? A kiedy i potem ich rozliczać. A kiedy byś się z nami spotkał? No,
Demokracja oznacza nie tylko, że tak powiem, wartości, oferta programowa, ale profesjonalne zarządzanie. To jest profesjonalizm, który w polityce powinien być. Nie tylko profesjonalizm w kreowaniu nowego prawa, w dobrym zarządzaniu państwem, ale także profesjonalizm w kontroli tego wszystkiego, co się w państwie dzieje. Ja jestem liberałem, nie chcę, żeby państwo było za silne, ale chcę, żeby państwo było sprawiedliwym sędzią, który rozstrzyga spory, który umiejętnie rozkłada, że tak powiem, obowiązki i obciążenia dla obywateli. Przecina spory, jest obiektywnym sędzią, który się nie wcina w moje prywatne życie, w moje biznesowe życie, ale jak jest spór, to on ten spór potrafi, jakby to powiedzieć, wiarygodnie rozstrzygnąć. Pytanie takie, znaczy ja mam wrażenie, że ja i my wszyscy jesteśmy zakładnikami partii politycznych, które tak sobie zmajstrowały, ułożyły ustawę o partiach politycznych, że zabetonowały ten układ. Mówimy słusznie, o systemie. Słusznie. Więc pytanie, jak to, czy da się to zrobić bez zmiany paradygmatu politycznego? Nie, no naprawdę ja uważam, że to bez przerwy narzekanie, że wszystko jest przez te partie polityczne albo przez kogoś. No te partie polityczne to my obywatele. No nic nie stoi na przeszkodzie, żeby każdy z nas wykupił sobie tą legitymację, zapłacił składki. Tym bardziej, że te partie są malutkie, jak wszystkie stwierdzimy. Jak masz temperament, to moim zdaniem bez problemu są. Może jednak założyć nowy ruch, nową partię. No naprawdę, jak ja słyszę, że to jest strasznie krzywdzące, że te partie mają kasę z budżetu państwa, no naprawdę, dzięki temu ograniczamy korupcję. Ograniczamy to, że są ludzie, którzy bez problemu mogą kupić sobie partię polityczną w Polsce i zaznaczać swoje własne partykularne interesy. Naprawdę to nie jest problem, że oni są finansowani. Problem polega na tym, że nie ma profesjonalnego nadzoru, w jaki sposób te pieniądze przez partie są wydawane. Stany Zjednoczone bez przerwy generują różne środki, które prywatne firmy, które są bardzo, bardzo rygorystycznie przestrzegane. I ktoś się nie rozliczy z jednego dolara, nie ma szans na to, żeby dostał jakiekolwiek pieniądze, czy to od państwa, czy to jest z prywatnej firmy. U nas nawet rozliczenia majątkowe polityków są po prostu śmieciem. No to w ogóle bez znaczenia, jak to się mówi, tak śmieciowe, że tak powiem, deklaracje w sprawie majątków. No naprawdę sami tolerowaliśmy sytuację, w której wielu polityków w momencie, kiedy zostaje parlamentarzystami, natychmiast ma rozdzielność majątkową, natychmiast, mimo że w kampanii deklarowali, że są prywatnymi przedsiębiorcami, mamy własne pieniądze i w związku z tym mamy własny głos, bo nikt nam nie będzie kazał, chwilę później stawali się zawodowymi posłami, a małżonki były nieprawdopodobnie sprawne biznesowo i zawsze lepiej chodzić za biznesem dziecku, bo dziecku trzeba pomóc, niż za swoim własnym interesem. I mnie się wydaje, że naprawdę to nie jest problem nie tylko polityków. No to jest problem braku organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego, które wymuszają jasne i czytelne standardy. No, od ilu lat nie możemy się dowiedzieć, o co chodzi z działką i majątkiem premiera Morawieckiego? No naprawdę, zarobił duże pieniądze, uczciwie jako prezes banku. Dziwię się właścicielom, że wzięli sobie takiego prezesa. No naprawdę, no, po polsku chowa pieniądze, no bo przecież w katolickim kraju nie przyzwa. No, grzechem jest być bogatym. Dobrze, pomówmy o wartościach. Niektórzy mają gęby wypchane tymi wartościami. Natomiast mnie na przykład dziwi, że taka nagła wolta polityczna, chociażby wspomnianego Ujazdowskiego, że nagle wybieramy na posła człowieka, który był wiceprezesem PiS-u, który nam, tak mówię, ugotował tę paskudną potrawę. Ja rozumiem, że taki człowiek może funkcjonować, oczywiście zmienić zdanie, ale dlaczego ma pełnić od razu tak wysokie funkcje? I teraz w radiu, w telewizji słyszę o tym, że oczywiście moglibyśmy się jakby część opozycji dogadać z Gowinem na przykład. Tak? I wszystko, co robił, puszczamy w niepamięć. Co ty sądzisz o takim koniunkturalizmie? No po pierwsze ten koniunkturalizm od lat funkcjonuje w polskiej polityce i te transfery są we wszystkie możliwe strony, więc absolutnie nie mam pretensji do Platformy Obywatelskiej, która robiła to na wszystkie możliwe sposoby i
koleżanka, moja koleżanka, która była kiedyś w Unii, później była w SLD, a teraz jest znowu w Platformie Obywatelskiej. No to są wszystkie takie rzeczy, które powinny być napiętnowane przez media, przez autorytety publiczne, które powinny tłumaczyć, że jak ktoś zmienia tak często poglądy, no to to staje się koniunkturalne i że w tym nie ma żadnych wartości poza jedną wartością, czyli kasą, którą bezpieczną, stabilną kasą, którą się dostaje w polskim parlamencie. Kazimierz Ujazdowski wygrał wybory. Wygrał wybory. Wygrał. Ma demokratyczny mandat. Ja go nie będę kwestionował. Na czym polega różnica? Różnica polega na tym, że jak we Wrocławiu Kazimierz Ujazdowski był kandydatem, to potrafiliśmy wywrzeć presję, która spowodowała, że przestał być kandydatem. Dlaczego tej presji nie było wcześniej? Dlaczego Paweł Kasprzak nie stanął przed mikrofonami i nie powiedział: panowie prezydenci, to straszne. To straszne, co wy mówicie publicznie. Apelujecie do mnie, że w tych wyborach wartości nie mają żadnego znaczenia. Że ważne jest, żeby przepędzić PiS. To ważne, ale cały kryzys w polityce wziął się z tego, że nie ma wartości. Czy ktoś to powiedział prezydentom? No powinien to powiedzieć kandydat Paweł Kasprzak, do którego oni napisali ten list. Więc ja mam takie wrażenie, że my ciągle narzekamy, że ktoś nam ten piasek w oczy sypie, ale no, są takie okazje, kiedy można było z tego zrobić siłę. Są był taki moment, kiedy warto było napiętnować i pytać, no ale dlaczego Kazimierz Ujazdowski nie chciał siąść do debaty? Mimo deklaracji Pawła Kasprzaka, że on się wycofa, jak się okaże słabszy. Dlaczego wtedy prezydenci nie powiedzieli: ale o co ci chodzi, Kaziu? No siądź, kurwa, pogadaj i spierdalaj, albo jeden, albo drugi. No dlaczego tak się nie stało? No nie było tej, presji. Ja nie wiem, jak się dali ci prezydenci, że tak powiem, w to wmanewrować, ale to też patrzę na to, jak my z łatwością, marnotrawimy kapitał, który przez lata został zbudowany. To jest jedno z najgorszych pociągnięć ostatniej kampanii. Trzech mężów zaufania, no nagle od tak sobie cały swój kapitał rzuciło na ulicę. Dewaluacja. No tak. To nie jest tak. A wystarczyło zadzwonić do Kasprzaka. Porozmawiać z nim. Może nawet zadzwonić i do Kazia Ujazdowskiego i z nim porozmawiać i powiedzieć: panowie, pogadajcie, niech jeden z was, bo tego wymaga racja stanu. No naprawdę uważam, że coś po prostu dramatycznego stało się w Polsce. Czy to nie jest Polsce. Tak, że tych elit po prostu już nasze elity już nie zostały już wymienione? I, no, to prawda, to prawda. Czy spustoszenia, jakie PiS poczynił, to prawda. To pytanie, jak długo sędziowie będą tak niezłomni, jak długo jeszcze, tak? Nie, pytanie, no ale, czy to nie jest jakby... No znowu jesteśmy tacy jednostronni. Naprawdę? Elity zabijało, PP zabijało PiS? Jak sięgnę pamięcią do polityki, no to jednak pamiętam takie zdania wypowiadane przez różnych ważnych polityków do dzisiaj, którzy mówią: Unia Wolności, zaraz... Nie, przepraszam, Unia Demokratyczna, co to za partia? Ach, to tacy, to w tym Knesecie i nie wypełniliby wszystkich miejsc. No naprawdę, no problem polskiego społeczeństwa polega na tym, że mamy ciągle kompleksy i że te kompleksy odrogujemy, zabijając elity. No przecież Jezus Chrystus był Polakiem, gdyby nie to, że trzeba go ukrzyżować. My byśmy kogoś ukrzyżowali, prawda? No po prostu naprawdę nie mogę tego słuchać. Elity regularnie. Człowiek sukcesu w Polsce, czy za komuny, czy teraz Żyd, złodziej. To. Czyli dotykamy najbardziej bolesnych... Edukacja. To. No szacunek. No żyjemy w katolickim kraju, w którym się mówi: ostatni będą pierwszymi. To na chuchu ciężko pracować. No i później masz ten ZUS i ci politycy mówią: pracy. Im więcej odłożysz, tym wyższa emerytura. Idziesz na emeryturę, oni ci mówią: nie, stary, masz za wysoką emeryturę, musimy waloryzować tym, co mają niską emeryturę. No to na Boga! No to przecież naprawdę żyjemy w kraju, w którym nie ma żadnych zasad i to bez znaczenia, czy to PiS. PiS jest przestępcą z tego powodu, że łamie konstytucję. I to, że politycy opozycyjni nie zaczynają każdego dnia od deklaracji, że ktoś, kto łamie konstytucję, jest przestępstwem i z nim się nie rozmawia, no to ja mam wrażenie, że naprawdę za chwilę część naszych ludzi uzna, że ten Gowin jest przyzwoity, bo przecież nie chce tej 30-krotności, to właściwie o co chodzi, można dogadać. Przestępca! No przestępca! Współudział w przestępstwie! Nie gada się! I to trzeba
jasno rozgraniczyć i nie mówić, że wyborcy są burakami, tylko mówić, że nie mamy pretensji. Ja nie mam pretensji do Kazia Ordowskiego, żeby był w PiS-ie. Ja lubię Adama Lipińskiego i cenię Adama Lipińskiego za to, co robił w podziemiu, ale mam pretensję, że łamią konstytucję. Nie mam pretensji o 500+, uważam, że to głupi program, że w inny sposób państwo powinno motywować obywatela do większego wysiłku, w inny sposób powinien pomagać. Czyli jest jakiś Rubikon? Osobom tak. Oni przekroczyli Rubikon i to trzeba powiedzieć jasno. Tak, to trzeba powiedzieć jasno. Łamią konstytucję. Ktoś, kto łamie konstytucję... Należy się uczciwy proces. Ktoś, kto łamie konstytucję, tak jest. Ktoś, kto łamie konstytucję, pluje w twarz swojemu społeczeństwu. No, to już oni mają świadomość, dlatego mówią o nas gorszy sort. Tak. Władku, gdybyś porównał lata spędzone w Unii Wolności, to czym, no, z oglądu, czym się różni bycie politykiem wtedy, a teraz? Jaka jest różnica? No, powiedziałbym tak, no to jednak myśmy traktowali tę politykę bardzo serio, bardzo poważnie. I nasi liderzy, no to powiedziałbym takie zaplecze intelektualne tej wielkiej Solidarności. Nawiasem mówiąc, gdyby dzisiaj w wolnym kraju postawić zaplecze intelektualne wszystkich partii, co zamęt do kupy, to by się okazało, że ono jest mikroskopijne w porównaniu do tej wielkiej Solidarności, gdzie to zaplecze było rzeczywiście gigantyczne. Wtedy, kiedy za to groziły represje. Mam wrażenie, że to jest też problem, że tak powiem, przywódców, którzy boją się mądrzejszych od siebie, bo uważają, że są śmiertelnym zagrożeniem. Różnica polega na tym, że my robotnicy mieliśmy świadomość swoich niedostatków i z przyjemnością czerpaliśmy garściami, że tak powiem, to większe doświadczenie, większą wiedzę, większe obeznanie. Powiedziałbym, ta wiedza budziła w nas ciekawość, a nie lęk i strach. Nie mieliśmy cienia wątpliwości. Wiesz, bo tak jak spojrzysz szerzej... Dokończę. To jest ta mądrość sierpnia 80 roku, kiedy profesor na pytanie robotnika, ale po co byście przyszli do nas, prostych ludzi, uczyć się od was? Bo musimy się nawzajem od siebie uczyć. I tego dzisiaj brakuje w życiu. Otwartości jednego człowieka na drugiego człowieka. I teraz, jak mnie pytasz o zasadniczą różnicę, no u nas ustawa o IPN-ie nie przeszłaby. To znaczy mielibyśmy świadomość błędów, które tam zostały popełnione, bo każda ustawa była elementem debaty na klubie. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie przeczytać wszystkich ustaw. W związku z tym na klubach były referowane ważne ustawy i były, że tak powiem, głośno przedstawiane słabości, które się znajdują w tej ustawie i myśmy bardzo często na to reagowali. A dzisiaj w Sejmie posłowie, jak nie wiedzą, jak zagłosować, to wyciągają kartę od głosowania. Naprawdę to aż się prosi, żeby mi powiedzieć, to po co, że się tam poszli. To znajdźcie sobie inną pracę. Więcej, jak ja słyszałem, że posłowie opozycji mówili, no ale myśmy tak naprawdę nie do końca wiedzieli, co jest w tej ustawie. No przerażające, no że paru posłów, no, naprawdę to jest tak mało posłów, że ja, który nie mam pamięci norweskiej, jestem w stanie wymienić nazwisk, przy ustawie IPN-owskiej się nie pomyliło. Przeczytali ustawę. Po prostu przeczytali ustawę. I teraz powiedziałbym, różnica polega na tym, że u nas bez przerwy na klubie przypominało się o wartościach, o zasadach, które powinny funkcjonować w polityce. Wszyscy mówili, no, potwornie rozgadana partia. No właśnie, na tym polega życie publiczne, że nieustannie rozmawiasz, nieustannie się spierasz, nieustannie szukasz, że tak powiem, jakiegoś rozwiązania, to tylko w trakcie rozmowy znajdujesz inne rozwiązania. Pamiętam, jak kiedyś zapytano Tadeusza Szczerczyka, ale jak pan może z tym lewakiem Władysławem Frasyniukiem we wspólnym klubie? On powiedział, że jakim lewakiem? Frasyniuk jest najbardziej skrajnym liberałem. Dlaczego ja się z nim porozumiewam? Bo on ma swoje wartości, ja mam swoje wartości i w związku z tym jesteśmy się w stanie dogadać, bo obaj mamy wartości. Problem współczesnej polityki, to było lata temu, z 20 lat temu, problem współczesnej polityki polega na tym, że coraz więcej ludzi nie ma żadnych poglądów. Jak nie mają poglądów, to gdzie budować kompromis? To jak szukać porozumienia, jak twój partner nie ma poglądów? Otóż ja mam takie głębokie przekonanie, że u nas w Sejmie pewnie 90% parlamentarzystów nie ma żadnych poglądów. No jak zbudować porozumienie? Jak zbudować kompromis? No właśnie, bo nie mówimy o tych rzeczach, nie mówi się w ogóle o budowaniu wartości wspólnej, której strażnikiem powinien być prezydent, tak? Powinien, a nie ma. Czyli nie ma dbałości o dobro wspólne, to po pierwsze.
Ale gdy miał spuentować to, co mówimy, to ogrom tych wyzwań cywilizacyjnych, jakie mamy z ekologią, z demografią, prawda? Czyli z szacunkiem dla drugiego człowieka już w tej chwili. Tak. Z umiejętnością komunikowania się. Czy generalnie skala problemów jest tak cywilizacyjnych, jest tak olbrzymia, kryzys demokracji liberalnej na całym świecie przecież mamy do czynienia, prawda? Więc tutaj ja mam takie przeświadczenie, że musi nastąpić bardzo głęboka zmiana w skali o wiele głębszej niż rozmawiamy, tak? Czyli trzeba myśleć i rozmawiać o panelach obywatelskich i w jaki sposób wciągnąć tych obywateli w demokrację, bo jeżeli mówimy o uczestnictwie w demokracji, to ja mam takie wrażenie, że uczestniczymy tylko raz na 4 lata. I to, że się wrzucą... I to połowa z nas. Tak, i to połowa z nas. A reszta to... I pytanie, czy demokracja jest lekiem na kryzys demokracji? W kontekście, co mówiłeś wcześniej. Wydaje mi się, że po pierwsze nie mamy do czynienia z demokracją, bo raz jeszcze powtarzam, demokracja to jest dobrze wykształcony obywatel, który skutecznie posługuje się narzędziami, które mu daje demokracja. Jak nie masz tej wiedzy, nie posługuje się skutecznie tymi narzędziami. Wydaje mi się, że to też tak łatwo powiedzieć, że połowa z nas angażuje się w ważne rzeczy w kraju. No jednak taka, powiedziałbym, aktywność obywatelska, no to nie jest łatwe w dzisiejszych czasach. Jesteśmy bardzo biednym krajem, biednym społeczeństwem. Ludzie zasuwają, żeby zbudować fundamenty lepszego statusu dla swoich dzieci. I trzeba znaleźć czas kosztem rodziny, kosztem pracy zawodowej, żeby się zaangażować w takie życie publiczne. Więc ja jestem ostatnim człowiekiem, który by krytykował społeczeństwo. Rzecz polega na tym, żeby je umiejętnie wciągać. Żeby, że tak powiem, środowisko opiniotwórcze pokazywały, dlaczego warto się zaangażować, jakie mamy z tego profity. Jak ja podejmuję decyzję, to się pytam, że jak wykładam dzisiaj swoją złotówkę, to kiedy ja dostanę z tej złotówki złotych 10? Czyli jakby staram się, żeby ta inwestycja była racjonalna. Otóż są organizacje pozarządowe, które jak dotrą do tych obywateli, to mogą powiedzieć tak, okej, to przynajmniej nam zaufajcie. My w sposób profesjonalny monitorujemy to, co się dzieje w Policji. My wam damy taką analizę, szóstka, piątka, prawda, jedynka, jak oceniamy tych posłów. Postaramy się was przekonać, na kogo warto głosować, na jaką siłę polityczną. Wydaje mi się, że w szkole trzeba ludziom przypominać, jak ważne są wartości. Przecież jak ja słucham komentarzy specjalistów, którzy żyją z tego, że analizują scenę polityczną. I oni raz o Platformie mówią, liberalna partia, lewicowa partia, konserwatywna partia, no to szczerze powiedziawszy, no na Boga, jak ktoś jest profesorem politologii, to powinien jasno i zdecydowanie powiedzieć, no jaka to jest partia? Nikt nie wie, jaka to jest partia. Wiadomo, że jest w międzynarodówce chadeckiej, czyli w międzynarodówce konserwatywnej. No naprawdę, jak mi teraz mówią, że błędy, jakie popełniła Platforma, to jest skręt na lewo, no ale jakie lewo? Przecież oni ze średniowiecza w sprawach obyczajowych skręcili na lewo i dotarli do początków XIX wieku w sprawach obyczajowych. Jakie to jest lewo? Jesteśmy w XXI wieku. No, oni są poza granicą. Konserwatywne partie, to popatrzmy na to, co się dzieje w Irlandii. No popatrzmy na Europę, gdzie nie ma problemu, nie wywołuje tu już emocji. Tam już jest po tych trudnych debatach, eutanazji, aborcji. Myśmy tego nie przepracowali po prostu. No to jest, raz jeszcze, rozmowa. U nas politycy doszli do wniosku, że jedyne co ich interesuje, to jest rozmowa z Kaczyńskim albo z innym przywódcą, po to, żeby się poukładać i porozmawiać o spółkach Skarbu Państwa, radach nadzorczych. I nagle polityk mi mówi, wow, rozczarowany jestem mityczną sprawnością organizacyjną Grzegorza Schetyny. No on był bardzo sprawny. No ale jak miał te narzędzia, spółki Skarbu Państwa, jak mógł rozdawać, dzielić, przywiązywać. No, natomiast polityka w Unii Demokratycznej polega na tym, że ludzie się spierali o wartości, idee. Spór między moją frakcją, znaczy moją frakcją, w której ja byłem liberalną, a socjaldemokratyczną, czy konserwatywną, no był nieprawdopodobnym sporem. Ja byłem w innym obozie niż Tadeusz Mazowiecki. Ja za swój największy sukces
uznaję to, że w którymś momencie zapisałem tą partię do Międzynarodówki Liberalnej, że to jest mój osobisty. No ale właśnie, Międzynarodówka Liberalna, nie dlatego, że ona była najbogatsza, ona była najsłabsza, ale wartości liberalne dla mnie były ważne. A dzisiaj idziemy do Międzynarodówki Chadeckiej, bo to jest bogata partia przykościelna jeszcze. Naszym się wydaje, że przykościelna, bo to nie jest prawda, jak się popatrzy na chociażby Chadecję niemiecką. Tam dawno jest rozdział kościoła od państwa. A u nas ta różnica między PiS-em a Platformą jest tak niewielka, że tylko uważni obserwatorzy tak naprawdę wychwycą, gdzie są te różnice. No teraz jest łatwiej, no bo rozwalają państwo, rozwalają konstytucję, państwo prawa czy Trybunał Konstytucyjny. Ale tak naprawdę cały czas w obiegu jest ta wypowiedź Janka Rokity: chce zbudować silną i stabilną partię, musi się budować w oparciu o mury kościelne. Władku, ostatnie pytanie. Kręcę film od 2 lat, albo 3, o polskim patriotyzmie. Twoja definicja patriotyzmu? Patriotyzm to jest zaangażowanie w sprawy publiczne, to jest rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, to jest wrażliwość na drugiego człowieka. No właśnie, płacenie podatków, reagowanie na wszystko to, co, że tak powiem, powoduje, że ktoś się poczuje zagubiony, znieważony, szykanowany. No to jest patriotyzm, reagowanie. Patriota to jest ktoś, kto z własnej nieprzymusowej woli zachowuje taką wrażliwość wobec drugiego człowieka. Ja nie jestem patriotą polskim. Jestem patriotą, patriotą demokracji, patriotą wolności. I szczerze powiedziawszy, martwi mnie ten brak patriotyzmu, kiedy politycy mówią, a nie wolno w Unii Europejskiej mówić o sprawach Polski, bo to jest kalanie własnego gniazda. Jakieś kompletne nieporozumienie. No to pokolenia w Polsce walczyło o to, żeby być w Unii Europejskiej, żeby być w tej Europie. Pokolenia, no bo szczerze powiedziawszy, można powiedzieć, od setek lat. Ja jestem patriotą wolności, patriotą demokracji, patriotą szacunku dla drugiego człowieka, patriotą wobec swoich obowiązków wykonywania pracy i swoich powinności wobec państwa. No. Powiedz o koszulce jeszcze. To jest bardzo patriotyczna koszulka na 11 listopada. Wygląda tak jak podkoszulka na Zioli, tych, którzy identyfikują się z tymi, co zabijali nasze babcie i dziadków w obozach koncentracyjnych. Różnica polega na tym, że ten orzeł ma rzeczywiście koronę, ale ten drobny druk to jest preambuła do konstytucji wypisana w sposób drobny, więc mam wrażenie, że na Ziol zauważy oław w koronie i powie: Siemka, ale jak przeczyta, być może coś do niego dotrze.